Często w klubach, w których stałem, były gwiazdy, takie gwiazdy jak Popek. Nie potrafiłbym iść drogą na skróty i powiedzieć, że kiedyś wyciągałem go za ucho z klubu. Toruń to jest moje miasto, w którym się wychowałem. Tutaj od młodych lat stawiałem pierwsze kroki na tej dzielnicy, na której dzisiaj jesteśmy. Tutaj w latach 90. obcy nie mieli wstępu. Był taki newralgiczny punkt. Były takie tory, do których można było dojść. Nawet policja nie przejeżdżała przez nie, bo bała się tego, co się może tutaj wydarzyć. Co tydzień jakieś zadymy tutaj i to pociągało moich rówieśników. Mnie akurat nie, bo wolałem iść w drogę sportowca. To, co widziałem, przekłada się na mój charakter. Jestem dumny, że wychowałem się na tej dzielnicy. Zawsze pytali mnie, skąd jesteś. Odpowiadałem śmiało, jestem z Dębówy. Ta dzielnica jest owiana złą sławą. Często była opisywana jako slumsy, choć tu ludzie mają zasady i nie są tacy, jak są opisywani. Tutaj wszyscy są dla siebie w porządku i zawsze sobie pomogą. Tutaj, na tej dzielnicy, nie pieniądz, a zasady były ważniejsze, co w dzisiejszych czasach jest mało spotykane. Ja się cieszę, że tu się wychowałem i tymi zasadami się kieruję. Tutaj nie są złote góry, piękne budynki, ale budynki takie, jakie widzicie, i nie ma się tutaj czego wstydzić. Mam 28 lat, żonę i już 6-letniego syna. Jestem dumny, że mam taką rodzinę. Planuję ją powiększyć, bo rodzina jest dla mnie w życiu najważniejsza. Ona daje mi spokój, daje mi to, żebym miał spokojną głowę do ciężkiej pracy. To jest mój motor napędowy. Dzięki temu mam jeszcze większą motywację i dążę do tego, żeby moja rodzina miała lepiej niż ja. Yeah! Pseudonim Gleba nie wziął się z niczego, bo mój tata kiedyś dostał takie pseudo z powodu tego, że często musiał bić się za kolegów. Jako 75-kilowy człowiek toczył boje z dwumetrowymi gościami i często było tak, że po jednym ciosie podali na Glebę i stąd się wzięła ta ksywa. Jestem bardzo dumny z niego, zadowolony. No, potrzeba mu dobrego trenera, no wiadomo. No, boks to jak szachy, wiadomo, trzeba dobrze to rozegrać. Patryk ma uderzenie, ma wszystko, no ale tutaj no, musi się lać z najlepszymi, wiadomo. Żeby... Ja zawsze byłem taki, że chciałem pierwić z najlepszymi, bo od tego się człowiek uczy, tak? Jesteśmy w Toruniu, na toruńskiej Starówce, gdzie zaczynałem swoje pierwsze prace na bramce, dzięki którym później, 10 lat później, dostałem się na Grądę. Tam poznałem prawdziwych ludzi. Zawsze było dobrze, nigdy nie narzekałem. To była ciężka praca, ale lubiłem ją. Praca na ochronie była czymś więcej, bo starsi koledzy wzięli mnie tam i nie chciałem nigdy ich zawieść, żeby nie było lipy, jak to się mówi. No i zawsze charakternie wspierałem ich i pomagałem, ale moja osoba na bramce budowała respekt ochrony i nigdy nie byliśmy zaczepiani. Dla jednych pomysł frapujący i fascynujący, dla innych nawet przerażający. Są tacy, którzy spoglądają na to w kontekście kontrowersji. Szczerze mówiąc, wpływamy dzisiaj na wody, na których do tej pory nie pływaliśmy. To ogromne, jak wszyscy zobaczyłem, gdy wyszedł pierwszy turniej. Wtedy mój znajomy, który jest tam ochroniarzem na gali, zapytał mnie się, czy nie chciałbym pojechać i zobaczyć, jak tam wygląda. Od razu się zgodziłem. Po gruncie numer 4 podszedłem do pana prezesa Mariusza Grabowskiego. Porozmawiałem o tym, że chcę wystąpić, bo ten klimat i to, co się tam dzieje, bardzo mi odpowiada i chciałbym się sprawdzić. Pierwszy występ na gruncie
towarzyszyły mi ogromne emocje, choć wiedziałem, że mam mocne uderzenie, bo w rękawicach potrafię znokautować swoich rywali, to tam w głowie panowało zwątpienie czasami. To jest człowiek, który przy ostatnich wydarzeniach gromko pracował przy ringu jako ochroniarz. Przyglądał się temu wydarzeniu z bliska i zawsze miał takie marzenie, aby powrócić do rywalizacji, spróbować swoich sił na gołe pięści. Gdy pierwszy raz uderzyłem z gołej pięści, uczucie było takie, że no wow, jak to można tak się bić, nie? No, ale to jest sportowa rywalizacja i po trzecim czy czwartym ciosie mój rywal już padł na deski. Wtedy wiedziałem, że ten dynamit, o którym wszyscy mówią, jest w moich pięściach i że będę potrafił posłać każdego rywala na deski. Walka z Bartkiem była bardzo emocjonująca. Już przed samą walką wszyscy podchodzili i klepali mnie po plecach. Mówili, że jestem już zwycięzcą tego całego turnieju. I ja tam za bardzo się podkręciłem. Chciałem urwać Bartkowi głowę. Stało się jak się stało. Nie wiem, co ma chłopak w tych pięściach, ale potrafi rozciąć. Wiem, że w klinczu też raz czy dwa razy z głowy mnie uderzył. No i tak się rozcięło. No później trafił prosto w oko mnie z pięści, no i sędzia musiał zakończyć walkę, bo ja naprawdę nie widziałem na oko. Gdyby nie kontuzja, nie wiem co by było, może rezultat byłby inny i ja bym walczył z Maximusem w finale. Jeśli chodzi o cele na Gromdzie, to na razie nie patrzę w przyszłość, skupiam się na tej walce, która będzie. A co będzie po tej walce, zobaczymy, bo ja ciężko trenuję i wiążę ze sportem cały czas swoją przyszłość. Jestem młody, wiem, że dużo mogę osiągnąć. Jest trzech takich zawodników, z którymi nie chciałbym walczyć, na pewno. Nawet gdybym musiał, to bym odmówił tej walki, bo Wasyla, Handera i Kapo uważam za dobrych kolegów, a także Mario, przepraszam, że o nim zapomniałem, uważam za człowieka, z którym nie wyszedłbym do ringu. Jeśli mnie znacie, to wiecie, że dla mnie pieniądze nie są w życiu ważne, bo jakieś zasady trzeba w życiu mieć, choć w tych chorych czasach nie każdy idzie tą drogą, ale ja idę drogą, gdzie dla mnie są najważniejsze zasady i żadne pieniądze nie skłoniłyby mnie do walki z moimi kolegami. Dwóch zawodników z Torunia przetarło szlak na Gromdzie. Był to Tyson i Bad Boy, którzy ze mną razem trenowali na jednej sali treningowej. Znamy się, ale oni mają inną drogę. Ja jestem sportowcem. Oni mają inne spostrzeżenie na to całe życie. Powiem wam taką ciekawostkę, że pierwszy raz na gołe pięści biłem się właśnie na Gromdzie. Powód był taki, że zawsze uważano mnie za sportowca charakternego i przez moje osiągnięcia nigdy nikt nie chciał mnie zaczepić, bo wiedział, jak to się skończy. To, co mówią zawodnicy Gromdy o ich rekordzie, ja takim rekordem się nie mogę pochwalić, bo właśnie nikt nie chciał nigdy się ze mną sprawdzić. Jeżeli chodzi o atuty motoryczne Patryka, to na pewno eksplozywność. Ta moc jego jest, no myślę, że naprawdę na wysokim bokserskim poziomie. Od momentu wejścia na salę do momentu wyjścia z sali jest jeden wielki ogień. Naprawdę to napędza, to daje energię zarówno innym zawodnikom, którzy z nim trenują, jak i trenerom, którzy są dookoła. Ja jestem sportowcem i chcę iść drogą sportowca. Nie chcę wymyślać żadnych historii, bo często w klubach, w których stałem, były gwiazdy, takie gwiazdy jak Popek. Nie potrafiłbym iść drogą na skróty i powiedzieć, że kiedyś wyciągałem go za ucho z klubu, czy coś w tym stylu, bo ja taki nie jestem, ja chcę iść drogą sportowca. Jest cięższa jest ta droga, ale ta droga mnie jara i chcę jak najbardziej
iść drogą ciężkiej pracy i to tylko się dla mnie liczy. Jak to mówią, każdy dobry chłopak miewa nieraz sen proroczy. Mam nadzieję, że ten sen, który ja miałem, może w przyszłości się spełni. Choć nie mam na to parcia. Śniło mi się, że walczyłem z Bartkiem Domalikiem o pas Gromdy i moja ręka była u góry. Wyciężyłem ten pojedynek. Także niech się sny spełniają i jedziemy dalej.